Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować ten 20 jubileuszowy marsz. Nie ukrywam, że formuła została ta sama, czyli uczestnicy zaliczali 4 konkurencje na trasie marszu. Trasa marszu liczy około 10,5 km. Startowaliśmy z Grocholic bezpośrednio poprzez gdzieś ulicę Dolne, Janów i na Borowską Górę. Jeżeli chodzi o te 4 konkurencje, które były zaliczane na trasie marszu, było to strzelanie do celu. Drugą konkurencją była pierwsza pomoc przedmedyczna. Trzecią konkurencją to jest tak zwany rzut granatem, a czwarta konkurencja to jest quiz historyczny, który już odbywa się na samej Borowskiej Górze. W tym roku, z tego co widać, zainteresowanie młodzieży jest większe niż w poprzednich latach, aczkolwiek bywało i lepiej, ale jak na dzisiejsze warunki i tak jest dobrze i nieźle? No, w związku z obostrzeniami, które mamy w chwili obecnej, frekwencja dopisała. Zgłosiło się 14 drużyn trzyosobowych, można powiedzieć zarówno z miasta, z powiatu, jak i z gminy Bełchatów. Tutaj poprzez organizację marszu chcemy po prostu nauczać historii tą młodzież szkolną, która tak naprawdę może nie do końca się w szkole też uczyć na ten temat, a jest to związane niejako z... Jest to element patriotyczny z naszego regionu, jeżeli chodzi o obronę Gór Borowskich. Patriotyzm to taka bardzo istotna sfera naszego życia. Tak, jak najbardziej. Myślę, że każdy z nas powinien być uczony w różnego rodzaju tego patriotyzmu. Jaka jest rola opiekuna w takiej grupie? Przede wszystkim zachęcenie uczniów do wzięcia udziału, chociaż akurat w przypadku moich uczniów nie muszę tego robić, bo sami dopytują już we wrześniu, kiedy właśnie będzie kolejny marsz. No i sprawowanie opieki podczas marszu. Przez całą drogę właściwie opowiadam chłopcom o tym, ponieważ ja pracuję w ośrodku socjoterapii w Łękawie. Chłopcy są z całej Polski, nie tylko tutaj z tego regionu. Tak więc przybliżam im tę tutaj najbliższą naszą regionalną historię. Opowiadam o tym, co działo się tutaj w 1939 roku i dlaczego w ogóle ten marsz jest organizowany. No właśnie, jak oni to słuchają? Z zainteresowaniem, czy raczej przechodzi to tak obok nich? Słuchają, interesują się, ciekawią, no i mam nadzieję, że coś w głowach zostanie. Trudny odcinek, te 10 kilometrów? Bardzo przyjemna trasa i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. Pogoda zawsze dopisuje, co roku jest pięknie. Przyroda, grzyby, jeżyny, mirabelki, piękna trasa. Jak oceniacie, warto organizować takie imprezy? Jak dla mnie, no to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie żeby się sprawdzić na przykład właśnie przy pierwszej pomocy czy przy strzelaniu. Ciekawe doświadczenie. A no właśnie chciałem zapytać, które z tych 3 konkurencji, które mieliście po drodze, sprawiały największe kłopoty? Moim zdaniem największym kłopotem sprawiały rzut granatem, bo tam trzeba było się odpowiednio rzucić i odpowiednio daleko. Co bardziej Was zmotywowało do wzięcia udziału w tym dzisiejszym marszu? Chęć poznania odrobinę historii, czy może to zawodnictwo tej konkurencji? U mnie było to bardziej właśnie poznanie historii, tak, w regionie, w którym mieszkam. No, dla mnie to było całkiem nowe doświadczenie. Dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy na temat historii okolic. To jest jubileuszowy 20 marsz. W 21 też będziecie chciały brać udział? Tak, bo bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej.